Hans Dobida, gość specjalny PZHL TV. Rozmawiamy w katowickim spotku, bo przecież już za pół roku wielka impreza właśnie tutaj. Hans Dobida, chairman ostatnich Mistrzostw Świata w Krakowie i chairman przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katowicach. Hello, nice to see you in Spodek Hall. What's your opinion about this sports hall? Pamiętam te hale z 1976 roku, kiedy byłem prezydentem Austriackiej Federacji Hokeja na Lodzie. Pamiętam dobrze mecz Polska-Rosja, w którym to polski zespół ograł tego znacznie mocniejszego rywala 6-4. To spotkanie wywarło na mnie dużo dobrych wrażeń. Wszyscy cieszyli się ze zwycięstwa Polski. It's good place for World Championships? To dobre miejsce na mistrzostwa? Jestem pewny, że tak. Ostatnio mistrzostwo odbyły się w Krakowie. Dobrze jest zmienić lokalizację. Jestem pewien, że także Katowice poradzą sobie właśnie z organizacją. Myślę, że na mistrzostwa przyjedzie tu dużo ludzi i organizatorzy staną na wysokości zadania. Myślę, że będzie tu tak samo wspaniale jak w Krakowie. Polska organizuje Mistrzostwa Świata rok po roku. Czy to dobra sytuacja, czy to dobra decyzja Światowej Federacji? Poland will organize year by year World Championship. Is good for hockey? Myślę, że to dobra decyzja, szczególnie pod względem organizacji imprez. Można nabrać doświadczenia. Polska może polepszyć swój potencjał hokeja. Był brązowy medal, teraz znów wszyscy zagrają od zera i Polska może zdobyć nawet złoto. Jest dużo drużyn, przed Polską zatem nowe wyzwanie. Wróćmy jeszcze do bardzo ważnej informacji z kongresu w Dubrowniku. Jeśli Niemcy i Francja zajmą dwa ostatnie miejsca, a Polska na przykład drugie, być może w Polsce odbędą się kolejne Mistrzostwa Świata, bowiem zespół z drugiego miejsca z Katowic będzie miał prawo organizacji Mistrzostw Świata w 2017 roku. Czy to dobra decyzja Światowej Federacji? If Germany and France take last two places in St. Petersburg or next year, only one team from Katowice will be promoted to Elita and the second team will be organized World Championship in 2017. It's good decision? What's your opinion? To rozwiązanie uważam za najlepsze z możliwych. Druga drużyna zostanie w ten sposób doceniona i będzie miała możliwość organizacji kolejnego czempionatu. Zobaczymy, co się wydarzy. Takie rozwiązanie jest możliwe, ale nie mam pewności, czy akurat będzie miało zastosowanie. Zatem bardzo możliwe, jeśli Polska zajmie drugie miejsce, może organizować trzeci rok z rzędu Mistrzostwa Świata. So it's possible Poland maybe will be organized year by year, three times World Championship. Jeśli Polska zajmie drugie miejsce, będzie organizatorem, ale przecież może być i pierwsza. Zatem, drodzy Państwo, jak słyszymy, życzenia zajęcia pierwszego miejsca, ale bardzo możliwe, że Mistrzostwa Świata będziemy mieć w Polsce także w 2017 roku. Specjalnie dla PZHL TV Hans Dobida. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Thank you very much. Good nice here.